I've had enough of this shit. We're gonna finish the triads in Liberty once and for all. 8-Ball's rigged a dust cart with a bomb. It's on a timer, so if you mess up, there'll be no evidence. Go and pick up the dust cart. Careful. 8-Ball says it's real sensitive, and the slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust cart, so you can drive right in. Park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking real biblical here. Nothing low budget. Oj, witam was bardzo, z powrotem. W kolejnej misji, w kolejnym odcinku. Przepraszam was za bardzo, za... Jak to mówią... Trudności techniczne, takimi jak, właśnie. Takimi zacięciami się. Ale Windows 7 do starszych tytułów niektórych gier jest cholernie, kurde, niestabilny. Poważnie, niestabilny, choćbym nie wiem, co byście robili. Jedynie patrzę. No ale ja nie będę patrzował tego w nieskończoność, tak? 2,5 minuty. Kurde, no. Nienawidzę nic na czas. Czasem. Bardzo dużo. Minuty. O, giełeczka jest. No tutaj też widzicie nowością, że ktoś grał w GTA 2, to właśnie były te pory dnia ułożone. Tam no, oczywiście o słoneczko było cudnie balika. A tu mamy miłeczkę. Mamy coś w stylu. Ciekawe, czy to nie jest ta albo najgorsza misja, jaka istnieje. Nie mam kamizelki nawet, jeszcze nawet nie blokowałem. W tyle widzimy, słyszymy sobie te małe ręczkę. No to bardzo prosta misja! No tak szczerze. To jest tak prosta! No szok. Sorry. Ale jedziemy. Już nie ma Tony'ego. Znowu nie ma Tony'ego. Więc jednym moim zdaniem zapraszam was do zadań do pana Salvadore. Wykonam pana Salvadore, polecimy jeszcze do El Burro, do Hiszpanów, którzy też mają coś do nas, bo styknęli się trochę, też nie lubią triali. A więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tej misji.
bo prawdopodobnie jest, nie wiem jak to wypadnie w planach, bo już wypadło, nie wiem jak to będzie, ale to pewnie będzie do odcinka z problemami, a więc do zobaczenia w kolejnych zadaniach, na razie. Leave us alone for a minute. The Colombian cartel is making spank somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob, works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. No to sprzątniemy kreta. A więc witam was serdecznie w kolejnym zadaniu od pana Leona Salvatore. Co my tu mamy? Coś tu możemy znajdziemy ciekawego? Płyta Elvisa. I tak samo. No jak widzicie, niektóre misje są bardzo proste, a niektóre trudne będą. Jeszcze nie wiem, która to będzie trudna, nas trochę więcej problemu. Na pewno mieliśmy już... mieliśmy problemy techniczne z... jak to się mówi, z grą. Oczywiście Windows 7 nie toleruje. Tak, stop, strzeliście! Nagrywam za pomocą Windowsa 7. Nie gram za pomocą 1000, pierdziele. Graj ze strony obstym operacyjnym Windows 7. Więc nie ma co. Terpera? Tak, wiedziałem, bo nie strzela. O, idzie gościu. Co to było? No nie! Serio? Wystarczyło tylko chwila. Chwila nieuwagi i już. Co za zadanie? Trzeba znowu wejść po do tej misji. Znowu muszę się wysłuchiwać tej gadki śpiewki. O, dziadka. Szybko, szybko, szybko. Dziękuję, do widzenia, narka, wiarka. Idziemy po samochód. Tu jest ładny samochodzik, poproszę. Musimy... jedyną rzeczą, jaką muszę zrobić bardzo szybko, to nie zbliżać się. Co, strzelać typa? No kurde. Ledwo nowy samochód już. Pyk! Dziękuję. Sobie jest po wodzie. Dobra, ta... dobry to muzyk jest. Muzyna taka, wiecie. Dobra. Pojedziemy trochę innym sposobem. Spadajcie. Ups, sorry! Nie jedziemy, zobaczymy. O, jest. Ciekawe. Jestem daleko, to jest... No, jedziesz, kolego.
ten Strahomy mnie denerwuje. Zobaczymy, no. Jest. Aha, poszedł tam. No to co? Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret, Amir. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, Squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferrellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? A więc nasi starzy znajomi. Wow! Dobrze, dobrze, spokojnie. No nie będę wczytywał, no, żebym nawet nie zauważył troszeczkę tam gdzieś. Gdzie ja mam się kupić typa? No. Gdzie mam dostać to z powrotem swoją broń? Wiecie? Może tutaj. Lecz trzeba zobaczyć. Bym chciał zdobyć moją livery, moje wszystkie. To jest policja. No, zobaczymy. No nic. No widać, że givery tu żadnej mojej nie będzie. Chciał swoje giwerki odzyskać, bo już miałem nic. Ale... Co? To tam pistolety. Wszystko... zdobędzie. Czy tutaj w policji... mamy odzyskać pukawki, zobaczymy. No ja wiem, że są słabe, no. Najbliższy ten tam. No dobrze, nie? Okej. Ale jak mam odzyskać swoją broń? Ja was rozumiem, no. Ale jak mam odzyskać te pukawki? Tutaj... No. Przecież tu nigdzie nie ma... gdzie tej broni. Przecież było napisane, chcę odzyskać broń, muszę wpłacić jakąś kaucję. Nie można tu gdzie wejść, tak dalej. Nawet znaczka tu nie ma. No nic, moi drodzy. Takie życie gangstera. Czyli wiele rzeczy zrobić. Dawaj to. A mam to w dupie, że do twojego męża. Muszę wjechać do Ammunition. O, dobrze, mam sporo kasiorki, to mogę iść kupić i zapisać sobie grę. Więc ja wam bardzo podziękuję. Muszę wziąć tak. Mi się odbijano. A więc dziękuję wam bardzo. Życzę wam miłej zabawy przy kolejnej misji.